Cześć. Jak fajnie, że znowu jesteśmy razem, nie? Dzisiaj mam dla Ciebie coś ekstra, coś wyjątkowego. Otóż będziemy się uczyć obliczać prawdopodobieństwa za pomocą metody drzewka. A więc zacznijmy. Aby wytłumaczyć Ci metodę drzewka, przedstawić Ci tę metodę, zacznę od takiego jednego z prostszych problemów. Otóż najczęściej zadania właśnie maturalne z prawdopodobieństwa rozwiązujemy metodą drzewka, jeżeli coś losujemy. Losujemy z pudełka, losujemy z urny. I na tym przykładzie chciałam właśnie Ci wytłumaczyć tą metodę. Metoda drzewka, która jest bardzo, bardzo fajną metodą, szybką metodą, aczkolwiek bardzo schematyczną taką metodą. Wszystko jest w niej poukładane. Otóż narysowałam dla Ciebie urnę i w tej urnie, tutaj popatrz, mamy dwie kule czarne i cztery białe. Wyobraź sobie, że przede mną stoi pudełko, oczywiście zamknięte, mam tylko dziurkę na to, żeby wsadzić rękę do tego pudełka i wkładam rękę do tego pudełka i losuję, prawda? Wkładam rękę i losuję. I co mi się może trafić? Oczywiście może mi się trafić kulka biała, kulka czarna. Ale kulek białych jest więcej, więc większa szansa, że wylosuje kulkę białą. Kulek czarnych mniej, więc mniejsza szansa, że wylosuje kulkę czarną. I takie doświadczenie, takie losowanie kul, na przykład z urny, możemy robić kilkuetapowo. Mogę wylosować jedną kulkę, później drugą kulkę, później trzecią kulkę, no maksymalnie sześć kulek. I teraz spróbujmy zająć się takim najprostszym problemem, czyli losowanie dwóch kul. Oczywiście losujemy bez zwracania. Gdyby było ze zwracaniem, to musiałoby to być w treści zaznaczone zadania, że losujemy jedną kulkę, po czym wkładamy z powrotem do pudełka i losujemy drugą. My oczywiście robimy takie standardowe teraz, standardowe zadanie z losowaniem bez zwracania. Czyli i teraz, jeżeli będę chciała wylosować dwie kulki, to popatrz, najpierw opiszemy sobie przestrzeń naszą probabilistyczną, otóż naszą omegę. Nasza omega to się równa. Jeżeli losuję dwie kulki, to będę pisała, że mam albo i najpierw A, a później B, prawda? To A, ta literka moja A oznacza, że to jest pierwsza z wylosowanych kulek, natomiast literka B oznacza, że to jest moja druga z wylosowanych kulek. I teraz tak, czym to A i B może być? Otóż A i B może należeć do zbioru i teraz popatrz, ja te kulki mogę sobie ponumerować. No więc numeruję 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tylko skoro ja losuję dwie kulki bez zwracania, to mogę zapisać, że A jest różne od B. Znaczy się, nie mogę, muszę tak zapisać. Natomiast oczywiście jest jeszcze inny opis omegi. Możemy zastosować inny opis omegi, czyli omega to będzie znowu taka para uporządkowana AB, taka, że A przecinek B należy i teraz możemy sobie zrobić tak jakby taką legendę i oznaczyć, że kulki czarne to będzie tak jakby zbiór taki, który nazywam sobie czy jak czarne, tak? Natomiast kulki białe to będzie by jak białe. I wtedy jak ja tak zapiszę, tak też można zapisywać, jak ja tak zapiszę, to ja nie piszę A różne od B, dlatego że mogą mi się trafić dwie białe albo dwie czarne. Tak albo tak, zapisuję. Aczkolwiek, tak naprawdę, jeżeli robisz to zadanie metodą drzewka, którą ja teraz Ci chcę wytłumaczyć, może się obejść bez w ogóle zapisu omegi. Czyli przechodzimy. Ja tą metodę drzewka nazywam oczywiście metodą drzewka, bo taka jest fachowa nazwa, ale często mówię metoda korzenia. Dlatego, że to, co będziemy teraz rysować, wyglądać będzie jak, w zasadzie jak korzeń. Dobrze, więc startujemy sobie z drzewkiem tutaj i teraz wyobraź sobie jakiś punkcik startu. I teraz wyobraź sobie, wkładam rękę do urny pierwszy raz. Co mi się może wylosować? Otóż może mi się wylosować kulka biała albo może mi się wylosować kulka czarna. Myślę, że dla Ciebie zdziwienie to absolutnie nie jest, bo tylko takie mam kulki w tym pudełku. Wkładam rękę, może mi się wylosować biała kulka albo czarna. No więc, zatem ile jest kulek białych? Kulek białych jest 4, czyli szansa na wylosowanie tej kulki białej jest jak 4 do 6.
I na gałęziach będziemy pisać to prawdopodobieństwo, czyli tą szansę, żeby mi się właśnie wylosowała kulka biała. No to czarnych kulek jest dwa. Są dwie kulki, 2 na 6, prawda? Czyli dlatego szansa na wylosowanie kulki białej to jest tak jak 2 do 6, czyli 2 szóste. Można oczywiście skracać, jak ktoś woli, a natomiast ja specjalnie tego nie skracam. I teraz popatrz, to co teraz zrobiliśmy, nazywamy to pierwszym etapem naszego doświadczenia. Bo doświadczenie polegało, popatrz na czym, że ja wylosuję dwie kulki bez zwracania. Czyli to jest pierwszy etap doświadczenia, tak ładnie można sobie zapisać. No, ale nasze doświadczenie się na tym nie kończy. Ja już wylosowałam sobie kulkę, nie wiem, która mi się trafiła, czy biała, czy czarna, odstawiam ją na bok, losuję jeszcze raz, czyli jeszcze raz wkładam rękę do urny. I teraz co mi się może trafić? Jeżeli za pierwszym razem biała, to za drugim razem też może być biała, albo może być czarna. Jeżeli za pierwszym razem czarna, to za drugim może być biała, albo może być czarna. I to, co tutaj zrobiliśmy, to jest drugi etap doświadczenia. Za każdym razem nie musisz tak pisać, tylko ja tak piszę ze względu na to, że chcę Ci wytłumaczyć na razie na tym prostym przykładzie metodę drzewka. Dobrze, no to teraz popatrzmy. Dalej, jeżeli ja jestem w tym miejscu, to ja już wylosowałam jedną białą kulkę, czyli zostało mi w urnie 5 kulek, ale jedna biała była wylosowana, czyli mam ich teraz 3 na 5. Natomiast jeżeli jestem w tym miejscu, patrzę do góry z drzewkiem. Pamiętaj, zawsze na drzewko patrzymy do góry, tak? Czyli ja już wylosowałam jedną białą, więc czarnych jeszcze nie wylosowałam, więc były dwie, dalej są dwie, tylko teraz na 5, bo mi już jedna tutaj z boku kulka została wylosowana. Dobrze, teraz jesteśmy w tym momencie. Patrzymy do góry zawsze. Wylosowałam już jedną czarną, no a teraz losuję białą. No to biało się nie zmieniło, jest 4, tyle że na 5. Natomiast tutaj jestem w tym miejscu, wylosowałam już wcześniej czarną, czyli czarnych mi ubywa jest 1 na 5. Zauważ, co tutaj się dzieje. Tu mianowniki są takie same, wynoszą 6, tu mianowniki są takie same, wynoszą 5. Pewnie pomyślisz, czy zawsze tak jest. Otóż to wszystko zależy od tego, jak bardzo skomplikowane jest zadanie. Więc nie mogę Ci powiedzieć, że zawsze tak jest. Jedynie, co Ci mogę tutaj jako taką ciekawostkę, bardzo ważną rzecz powiedzieć, to jeżeli wychodzimy z jednego punktu, tak jakby z jednego węzła, mogę to nazwać węzeł, z jednego węzła, to suma wszystkich gałęzi, prawdopodobnie na gałęziach musi zawsze dawać 1. Czyli 4 szóste plus 2 szóste, 1. 3 piąte plus 2 piąte, 1. 4 piąte plus 1 piąta, 1. Ja tego już później w zadaniach nie będę Ci powtarzała, tylko tutaj chcę Ci na tym jednym konkretnym przykładzie tak wszystko wytłumaczyć. Więc możesz sobie sprawdzić zawsze, czy wychodząc z tego węzła tutaj, z tej kropeczki, prawda, z tego węzła, czy wszystko, jakbym miała dużo gałęzi, jak dodam prawdopodobieństwa, to czy wyjdzie 1? Musi. Tak samo tutaj, wychodząc z tego tutaj węzła, czy jak dodam wszystkie prawdopodobieństwa na gałęziach, czy wyjdzie 1? Musi. Dobrze, no to teraz popatrz, zbudowaliśmy nasze drzewko. Czy jest jeszcze trzeci etap doświadczenia? Nie ma. Losuję dwie kulki. Gdybym losowała 3, musiałabym jeszcze tutaj dołożyć sobie, prawda, tutaj, tutaj, wszędzie. Kto byłby wtedy trzeci etap doświadczenia? Dobrze, no to teraz, jaki ja zbuduję Ci teraz nasze zadanie? Otóż zbudujmy sobie takie zadanie, że mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że będę miała kulę różnych kolorów. Bo wiedzieliśmy na początku, podałam Ci, że losujemy z urny dwie kulki, ale jeszcze nie powiedziałam, jakie prawdopodobieństwo trzeba policzyć. Oczywiście w treści zadaniu jest to prawdopodobieństwo, jest to zdarzenie opisane. Czyli zdarzenie A moje polega na tym, że kule będą różnych kolorów. Tak w skrócie. Losuję dwie kule i będą różnych kolorów. I teraz tak. Zaznaczam sobie na moim drzewku tą sytuację. Popatrz. Jestem w tym miejscu, patrzę z góry na dół do drzewka, tak? Z góry na dół patrzę na to drzewko. Czyli tu mam białą, białą. Czy są różne? Nie. Patrzę w tym miejscu, mam białą, czarną. Są różne? Oczywiście. Mogę Ci tak zaznaczyć gałęzie, ale ja skrótowo będę tak zaznaczała kółeczkami na końcach. Teraz tutaj patrzę. Czarna, biała. Zgadza się z zdarzeniem? Oczywiście, więc niektórzy tak zaznaczają sobie, a niektórzy samym kółeczkiem na końcu. Czy tutaj czarna, czarna, zgadza się? Oczywiście, że się nie zgadza. Zatem popatrz, co będzie świadczyło nam o tym, że to zdarzenie A będzie nam zachodziło. Otóż
będzie taka sytuacja, że wylosuję najpierw białą, później czarną, a później, albo taka sytuacja, że czarną, a później białą. I teraz jak łatwo liczy się z drzewka prawdopodobieństwo? Nie musisz żadnych moc liczyć, nie musisz znać reguły mnożenia. Wystarczy, że popatrzysz mądrze na swoje drzewko. Czyli P od A to się równa. I teraz idziemy do pierwszego kółka, z góry drzewa zawsze pamiętaj, idziemy do pierwszego kółka. I po gałęziach mnożymy, idąc z góry na dół, mnożymy. Czyli tak, 4 szóste razy 2 piąte. Teraz muszę skoczyć na kolejne kółko. I zapamiętaj, jak skaczesz po kółkach, to dodajemy wtedy. Tak jak małpki skaczą po drzewach, tak, po gałęziach, to my skaczemy sobie. Tutaj doszliśmy z samej góry do samego dołu, teraz przeskok jest na to i też idziemy z samej góry do samego dołu albo na odwrót, czyli dodać 2 szóste razy 4 piąte i to się równa. I teraz są dwie możliwości, albo będziesz sobie w przypadku tych iloczynów skracał, albo niekoniecznie na końcu skrócić. Ja proponuję może na końcu 4 razy 2, 8, 6 razy 5, 30, dodać 2 razy 4, 8, 30. To się równa 16, oczywiście 30. Wspólny mianownik od razu wychodzi. Dlatego czasem jak skracasz, to musisz pamiętać, żeby skracać tak samo w jednym składniku sumy i w drugim składniku sumy. A jak nie, to lepiej nie skracaj, na końcu skrócisz. No i teraz skrócimy sobie to przez 2, czyli mamy 8, 15. I to jest wynik, to jest obliczone prawdopodobieństwo, tak, obliczone prawdopodobieństwo, że mając taką urnę, ja wylosuję dwie kulki i będą one różnych kolorów. Na pewno tak popatrzysz sobie, że jeden przykład to trochę mało, żeby zrozumieć metodę drzewka, dlatego ja przygotowałam dla Ciebie zadania i na tych zadaniach będziemy sobie, rozwiązując te zadania, będziemy sobie rysować drzewka i będziemy sobie obliczać prawdopodobieństwa na podstawie drzewka. Ale jest to bardzo, bardzo fajna metoda. Polecam, stosuj ją w zadaniach. Zadanie numer 1. W urnie znajduje się 10 kul białych, 8 czarnych i 6 zielonych. Oblicz prawdopodobieństwo, że losując jedną kulkę z tej urny, nie wylosujemy kuli zielonej. No więc zacznijmy. Zadanie numer 1 i ja wypiszę. Mamy urnę, ja to zawsze robię w takiej postaci takiego pudełka właśnie, żeby nie przepisywać sucho to w pudełku, tutaj, żeby to już oddawało nam rzeczywistość. 10 białych, 8 jest czarnych kulek i 6 jest zielonych. I teraz na czym polega doświadczenie? Otóż doświadczenie polega na tym, że losujemy jedną kulę. Chciałabym, żebyś to zawsze pisał, zawsze wiedział, dlatego że wtedy będziesz wiedział, jak to drzewko będzie wyglądało w tym wypadku. I mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia takiego, że nie wylosujemy kuli zielonej. Takie mamy zdarzenie, że losujemy jedną kulkę i że zdarzenie to nasze, to jest, że nie wylosujemy kulki zielonej. Otóż, mówiłam Ci, że na początku powinniśmy napisać omegę. Ja te omegi będę pisała, natomiast, bo tak powinno być, powinno się najpierw stworzyć tą przestrzeń, w której działamy. Otóż, ja te kuleczki mogę ponumerować od 1 do 24, bo razem jest, popatrz, tych kulek 24, prawda? Czyli ja je mogłabym ponumerować, jest ich 24 i wtedy moja omega to jest tak, albo mi się pierwsza trafi kulka, albo druga, albo trzecia kropeczki, aż do 24. Robiąc to zadanie metodą drzewka, rozwiązując to zadanie metodą drzewka, ja nie muszę mocy liczyć, jeszcze raz Ci powtarzam, więc jeżeli masz problem z regułą mnożenia, jest ona dla Ciebie zbyt abstrakcyjna i zbyt trudna, to naucz się metody drzewka. No i teraz rysujemy drzewko oczywiście. Drzewko zawsze startujemy z jakiegoś punktu i na maturze nie boimy się rysować drzewka. To jest bardzo fajna, przyjemna metoda. Startujemy z punktu i teraz losujemy jedną kulkę. Włożę rękę do urny i jaka mi się kulka może wlosować? No patrzymy sobie. Albo mi się trafi biała, albo mi się trafi czarna, albo mi się trafi zielona. No nie napiszę tutaj fioletowej, bo jej nie ma, prawda? Więc albo mi się trafi biała, albo czarna, albo mi się trafi zielona. I teraz, jaka jest szansa, że trafiła mi się biała? Popatrz, ile białych było? 10, a na wszystkich ile? Na 24. No to teraz czerwona. Ile było czerwonych? 8 na 24. No to teraz zielona. Ile było zielonych? 6 na 24. Tak. Teraz patrzymy,
Na czym polegało moje zdarzenie? Otóż moje zdarzenie A polegało na tym, że ja nie mogę wylosować zielonej, bo przypominam Ci, ja już więcej etapów doświadczenia nie mam. Dlatego, że losuję jedną kulkę, czyli tak jakby jedna warstwa drzewa jest, nie ma tych kolejnych warstw tutaj. Dobrze, no to przejdźmy. Nie wylosuję kuli zielonej. No to co, białe mogę wylosować? Tak. Mam nie mieć zielonej. No to biała jest ok. Tutaj czarna mogę wylosować? Tak. Mam nie mieć zielonej. Zielona jest dobra? Nie. Zielona nie jest dobra, więc nie zaznaczam. No i co robimy pod spodem? I pod spodem piszemy T od A równa się. No tutaj nie będę mnożyła po gałęziach, bo mam tylko jeden etap doświadczenia. Czyli sczytuję prawdopodobieństwo z gałęzi 10 24, dodać, bo skaczę teraz na to kółeczko, na tą gałąź muszę przeskoczyć i mam 8 24. To się równa oczywiście 18 24, bo wspólne mianowniki już mam. Skrócę sobie, myślę, że przez 6 będzie najlepiej nam skrócić to, czyli przez 6 tu będzie 3, tu przez 6 4 i wychodzi nam wynik 3 czwarte. Czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest równe 3 czwarte. Popatrz, jakie krótkie jest to drzewko. Małe drzewko, ponieważ jeden etap doświadczenia. Drzewko bardzo się opłaca stosować wtedy, kiedy są dwa etapy doświadczenia, 3. Ale jeżeli Ci się spodoba, to w przypadku jednego etapu też możesz spokojnie rozwiązywać zadania przy użyciu właśnie tej metody drzewka. Zadanie numer 2. Na płaszczyźnie zaznaczono punkty A, B, C, D, E. I wybrano spośród nich jeden. Ja te punkty zaraz przepiszę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybrany punkt należy do prostej L o równaniu Y równa się 2X minus 3. Oczywiście na początek sobie przepiszmy, bo to jest ważne. Ja od razu te punkty narysuję Ci tutaj, zaznaczę Ci je w pudełku. Czyli w tym pudełku jest punkt A, jest punkt B, jest punkt C, jest punkt D i jest punkt E. Tak jakby to były kulki. Dokładnie tak samo możesz to zrozumieć jak zadanie numer 1. Ale ja te punkty oczywiście przepiszę. Punkt A ma współrzędne minus 1, minus 1. Punkt B ma współrzędne 4 i 7. Punkt C ma współrzędne 4 i 5. Punkt D ma współrzędne minus 2 i minus 7. I punkt E ma współrzędne 0 i 4. I jeszcze podali nam, że jest taka prosta o równaniu 2x minus 3. I mamy policzyć prawdopodobieństwo, że wybrany punkt, czyli ja to zdarzenie nazwę sobie, tutaj no może być kolizja oznaczeń, ponieważ mam tutaj duże A, więc mogłabym sobie teraz zdarzenie, żeby tutaj mi nie kolidowało z tym, oznaczyć sobie zupełnie jakąś inną literką. Na przykład niech to będzie literka H, bo takiej nie ma. Czyli wybrany punkt, należy do prostej. I tą prostą przepisz. Wybrany punkt należy do prostej. I tą prostą tutaj przepisałam 2x minus 3. Zrobimy dokładnie, czyli tak jakby uprościmy sobie to zadanie tak, jakby to było pudełko. I w tym pudełku są takie punkty. Tylko problem jest taki, popatrz, że my nie wiemy, który z tych punktów należy do tej prostej, a który nie należy. Jak już to będziemy wiedzieć, wtedy przejdziemy do metody drzewka. Czyli na razie jest to zadanie trudne, dlatego że to jest połączenie troszkę geometrii analitycznej, czy też funkcji liniowej z rachunkiem prawdopodobieństwa. No młodzież nie lubi takich połączeń, prawda? Woli tak, rachunek prawdopodobieństwa osobno, bryły osobno, ciągi osobno. No ale czasem bywają takie zadania właśnie globalne, gdzie trzeba pewne elementy matematyki, różne działy z sobą mieszać, łączyć. No to jest właśnie pokazanie też tego piękna matematyki, tego, że ona jest uniwersalna, tak? Ponadczasowa. Dobrze, zatem spróbujmy sobie sprawdzić, czy te punkty należą. No to jak będziemy sprawdzać? Oczywiście będziemy sobie podstawiać, czyli będziemy sobie za x i za y podstawiać do tej prostej. No to najpierw ja napiszę A dwukropek, sprawdzam punkt A. Czyli za y minus 1 równa się 2 razy za x minus 1 minus 3. No to popatrz, minus 1 równa się minus 2 minus 3, czyli wychodzi mi minus 1 równa się minus 5. Oczywiście to jest sprzeczność, czyli punkt A nie należy do tej prostej. No to punkt B teraz. 7 to się równa 2 razy 4 i minus 3. No to dalej, 7 to się równa 2 razy 4 to jest 8 minus 3, czyli 7 jest równe 5. Oczywiście nie jest równe 5. Kolejny punkt nie należy. No to teraz punkt C będę sprawdzała. Czyli podstawiam za Y 5,
dwójkę przepisuję i za x na czwórkę. Tak, czyli 5 to się równa. Tu jest 8 minus 3, czyli 5. OK, czyli punkt C należy, bo wyszła nam równość, że 5 równa się 5, czyli prawda. No to punkt D sprawdzamy, czyli tutaj minus 7 za y, 2 razy minus 2 i minus 3. Czyli minus 7 równa się minus 4, minus 3. Czyli minus 7 równa się minus 7. O, fajnie nam wyszło, czyli zgadza się, że ten punkt należy. No to jeszcze jeden punkt sprawdźmy. Punkt E, czyli sprawdzamy za y 4 równa się 2 razy 0 minus 3. Czyli 4 to się równa minus 3. O nie, głupota nam wyszła, czyli nie należy. Zatem popatrz. Już teraz wiemy, że 3 punkty z tych 5 będą dobre, będą należały, a 2 punkty nie będą należały do tej prostej. I teraz ja mogę drzewko zbudować na 2 sposoby co najmniej. Ale ja zbuduję Ci, ze względu na to, że to jest zadanie dopiero drugie, które robimy wspólnie, to zbuduję Ci tak standardowo. Czyli tak, wkładasz rękę do urny, jaki punkt Ci się może wylosować? Oczywiście punkt A. Oczywiście może się punkt B. Może się punkt C, może się punkt D wylosować, albo może się punkt E wylosować. Jaka jest szansa na to, że będę miała punkt A? Ile jest takich punktów A w tym pudełku? No jeden taki punkt. Na ile wszystkich? Na 5. Czyli 1/5. Punkt B znowu jest 1/5. I tak dalej ze wszystkimi punktami. Czasem, popatrz jak to jest pięknie, że czasem w pudełku jest ten rozkład taki super równy, prawda? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. A w poprzednim zadaniu mieliśmy zupełnie inne szanse na wylosowanie kulki białej i kulki czarnej. No więc teraz patrzmy, na czym polegało nasze zdarzenie H. Polegało na tym, żeby wybrany punkt należał do prostej. My już wiemy, które należą, bo tutaj sprawdziliśmy sobie. Punkt C należy, więc zaznaczamy kółeczko. I punkt D należy, więc zaznaczamy kółeczko. No i ja teraz piszę. Prawdopodobieństwo zajścia mojego zdarzenia H, bo tak sobie je nazwałam, wynosi 1/5, dodać, skaczę na drugie kółeczko, 1/5. Zatem wynik to jest 2/5. Czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia H, które polegało na tym, że wybrany punkt należał do prostej y równa się 2x minus 3, wynosi 2/5. Obliczyliśmy. Popatrz, tutaj zanim zrobiliśmy drzewko, musieliśmy trochę pracy włożyć, dlatego, że to zadanie troszkę było też pomieszane z tą geometrią analityczną, czy też z funkcją liniową, jakkolwiek. Dlatego ono wymagało od nas większego rozumowania, takiego szerszego, ale myśmy to trudne zadanie, można by było powiedzieć, zrobili w ten sposób, jak kulki w urnie. Po prostu narysowałam pudełko, zaznaczyłam Ci punkty jako kulki. To wszystko możesz sobie tak uprościć. Staraj się upraszczać pewne rzeczy w matematyce, bo będzie Ci łatwiej. Zdecydowanie. Zadanie numer 3. Na wierzbie rośnie 15 gruszek i 5 jabłek. Magda potrząsa drzewem tak długo, aż z drzewa spadną 2 owoce. Oblicz prawdopodobieństwo, że z drzewa spadnie przynajmniej 1 gruszka. Otóż, po pierwsze, to zadanie wydaje Ci się dosyć abstrakcyjne, nieprawdaż? No, oczywiście, ponieważ jest jakaś wierzba, w cudzysłowie, prawda? Ja to potraktuję znowu jako pudełko. I na tej wierzbie rośnie 15 gruszek i 5 jabłek. Jest to oczywiście zadanie abstrakcyjne, no bo przecież wiesz doskonale, że na wierzbie nie rosną gruszki ani jabłka. Ale takie zadanie troszkę z dreszczykiem może takiej ironii, czy też żartu, ale myślę, że przez to, że jest takie właśnie żartobliwe, może też spowodować, że a spróbujmy to obliczyć, prawda? Taka ciekawość nasza. A takie niby abstrakcyjne zadanie, niemożliwe w rzeczywistości do zajścia, bo na wierzbie nie rosną gruszki ani jabłka, ale ciekawe. Przez to jest też ciekawe i powoduje taką nutkę właśnie tego, a spróbujmy, a może się uda. Ok. Czyli Marta potrząsa drzewem tak długo, aż z drzewa spadną 2 owoce. Czyli mają spaść 2 owoce. I teraz oblicz prawdopodobieństwo, że z drzewa spadnie przynajmniej, ja to piszę, 1 gruszka. Przynajmniej 1 gruszka. Dobra, następny problem w tym zadaniu może Ci się wydawać taki, potrząsam tym drzewem i co? A nagle mi spadnie 5. No nie,
takie są warunki w zadaniu, że Magda tak trzęsie tym drzewem delikatnie, żeby spadło najpierw jeden owoc, a później drugi owoc. Bo mają spaść dwa owoce, wiesz, my musimy sobie z matematyki zbudować model tego zadania. My sobie nie możemy, a gdyby było tak, a gdybać. Jakbyśmy chcieli sobie gdybać, to by było zupełnie już inne zadanie. My się skupmy na tym, co tutaj mamy. Zatem traktujemy to, jakby to było znowu pudełko. Ta wierzba to jest tak jakby urna pudełko. I mamy 15 gruszek, 5 jabłek. I popatrz, rysujemy drzewko, już bez tej może przestrzeni omega już nie będę opisywała, tylko od razu przechodzimy do tego właśnie rysowania drzewka. Otóż, wyobraź sobie, że jest to drzewo i ty nim trzęsiesz. Za pierwszym razem, co ci może spaść? No albo gruszka ci spadnie, albo jabłko. Jaka jest szansa, że spadnie gruszka? No jest ich więcej. 15 na, i tu możemy sobie napisać, że razem ich jest 20, prawda? Czyli 15 na 20. Dobrze, a jaka jest szansa, że jabłko spadnie? No 5 na 20. No to popatrzcie, to jest pierwszy etap doświadczenia, bo Magda trzęsie tak długo, aż spadną dwa owoce. Najpierw spadł jeden owoc, albo taki, albo taki. Teraz trzęsę dalej tym naszą wierzbą. I teraz, jak już pierwsza spadła mi gruszka, no to co? No druga też może być gruszka, a czemu nie? Ale może być też jabłko. Jak pierwsze spadło jabłko, to co? To druga może być gruszka, no ale może być też jabłko, czemu nie? I teraz uwaga, opisujemy prawdopodobieństwo na tych dolnych gałęziach, czyli w drugim etapie doświadczenia. Popatrz, jak pierwsza już spadła gruszka, no to tych gruszek tam jest mniej, bo jedna już spadła, czyli zostało ich 14, ale tym samym, skoro gruszka spadła, ubyło owoców, czyli ubyło o 1, czyli na 19. No to dobra, patrzymy dalej. Jabłko tutaj mamy, prawda? Czyli jabłka, czy jabłko tutaj wcześniej spadło, zawsze patrzymy do góry drzewka. No nie spadło, czyli zostało ich dalej 5 na 19. No to przechodzimy tutaj. Tutaj mi spadło jabłko, patrzę, pamiętaj, patrz do góry. Spadło jabłko, czyli gruszek zostało dalej 15 na 19, no bo jedno jabłko spadło, prawda? Dobrze, teraz tutaj spadło już jedno jabłko, czyli zostało mi 4 jabłka nad 19. Zawsze pamiętaj o tym, że ta suma tych prawdopodobieństw we węzłach ma dawać 1. No u nas oczywiście się zgadza. No i teraz popatrzmy. Co to znaczy, że przynajmniej jedna gruszka? No to patrzymy. Tu mi spadła gruszka z gruszką. Pasuje przynajmniej jedna? Tak, aż dwie są. Teraz tutaj. Przynajmniej jedna gruszka. No to popatrz. Tu jest gruszka, tu jest jabłko. Jest jedna gruszka? No jest jedna gruszka. Teraz tutaj. Jabłko, gruszka. Jest jedna gruszka? No jest. Przynajmniej. Przynajmniej słowo co najmniej, czyli jedna lub więcej. A tutaj co jest? Jabłko, jabłko. Są jakieś gruszki? No nie ma. No to nie pasuje. No i teraz ja mam policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że spadnie mi przynajmniej jedna gruszka. I teraz jak ja bym to zrobiła? Ja Ci pokażę dwa sposoby na to. Rozpiszę Ci pierwszy sposób. Oczywiście pierwszy sposób będzie polegał na tym, że piszemy P od A równa się. I lecimy sobie z góry na dół i mnożymy po gałęziach, czyli 15 dwudziestych razy 14 dziewiętnastych. Skaczę tutaj na tą gałąź, czyli dodać, i znowu z góry lecę. 15 dwudziestych razy 5 dziewiętnastych. Skaczę na kolejną gałąź, dodać i z góry. 5 dwudziestych razy 15 dziewiętnastych. I oczywiście to policzymy, tu wymnożymy sobie. Czy też przy użyciu kalkulatora, czy też nie, jakkolwiek można tak zadanie zrobić, oczywiście. Natomiast ja Ci pokażę drugi sposób, bo to jest dobry, Ty sobie możesz tym sposobem dalej już kontynuować, policzyć, a ja Ci pokażę drugi sposób, ponieważ w tym zadaniu, popatrz, ja mogę do tego podejść tak, popatrz, tu jest kółko czerwone, kółko czerwone, kółko czerwone, dużo będzie liczenia, bo trzeba to wszystko wymnożyć, dodać to wszystko wymnożyć, dodać to wszystko wymnożyć. Nie, 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 nie chcę mi się tak. Można to obejść. Zauważyć sobie taką rzecz, że została mi tylko jedna taka sytuacja, gdzie nie ma kółka czerwonego. Tutaj właśnie ta. I teraz co tworzymy? Tworzymy zdarzenie przeciwne. Na czym będzie polegało zdarzenie przeciwne? Pamiętaj, zdarzenie przeciwne to jest tak, jakbym ja od omegi odjęła to moje zdarzenie A. Czyli na czym polegało będzie w tym konkretnym, w tej konkretnej sytuacji? Że będę miała wylosowane dwa jabłka. Czyli piszemy wylosowanie dwóch jabłek. Widać tu z drzewka, że dwa jabłka i to jest zdarzenie przeciwne, no bo innych już sytuacji nie ma.
no to ja sobie liczę prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli piszę nie P od A, tylko P od A prim. To się równa. No i popatrz, jaką mam prostą sytuację. Mnożę sobie tylko 5 dwudziestych razy 4 dziewiętnaste. I jeszcze super, chciałabym poskracać. No to skracam. Czwórkę skracam z dwudziestką, to jest 5. No i piątkę, super, z piątką wychodzi mi 1 dziewiętnasta. Popatrz, nie namęczyłam się. Ale to jeszcze nie jest odpowiedź. Tak. Teraz muszę skorzystać ze wzoru, który właśnie występował w takim temacie naszym, własności prawdopodobieństwa. Czyli P od A to się równa 1 odjąć P od A prim. To jest wzór, który powinieneś kojarzyć. Zatem po prostu sobie podstawiam. P od A to się równa 1 minus, a to jest moje P od A prim, czyli 1 dziewiętnasta. Jak tu zrobię mianownik 19, to będę miała 19 dziewiętnastych minus 1 dziewiętnasta, czyli to się równa 18 dziewiętnastych. Dużo mniej liczenia. Wiesz, ja ogólnie, jak uczę matematyki, staram się uczyć najprostszymi metodami, żeby nie było tak strasznie dużo rozpisywania. Aczkolwiek rozpisując, robiąc sposobem pierwszym, jest tak samo dobrze. Dostaniesz na maturze tyle samo punktów. Tu zrobiliśmy to sprytnie, bo mamy mniej liczenia, mniej skracania, mniej używania kalkulatora chociażby i szybko wychodzi. No ale musisz coś więcej wiedzieć, bo musisz wiedzieć coś na temat zdarzenia przeciwnego. Ale wierz mi, opłaca się i to umieć. Zadanie numer 4. W urnie jest 8 kul białych i 6 czarnych. Wyjęto dwa razy po jednej kuli bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że za drugim razem wyjęto kulę czarną. W tym zadaniu chciałam Ci zwrócić uwagę na kolejność, prawda? Bo jest za drugim razem wyjęto kulę czarną. Dorysujemy. Tu mamy już klasyczne zadanie z urnami. 8 jest białych, 6 jest czarnych. Losujemy, tutaj mamy, losujemy dwie kule bez zwracania. No dobrze sobie jest to zapisać, żeby było jasne. Losujemy dwie kule, czy też dwa razy po jednej kuli bez zwracania. I teraz zdarzenie A mamy takie, że za drugim razem kula czarna. Czyli na pewno pomyślisz tak, to co za pierwszym? No nic nie pisze, co za pierwszym. Czyli to znaczy, że za pierwszym dowolna kulka. No to rysujemy drzewko. Tutaj nie musimy wiele tłumaczyć, bo jest to klasyczne zadanie z urnami. Otóż wkładam rękę do urny. Co mi się może trafić? No kulka albo biała, albo czarna. Jaka jest szansa, że mi się trafi kulka biała? 8 razem tych kulek jest 14, prawda? Czyli 8 na 14, a czarna? Oczywiście 6 na 14. No to wylosowałam już jedną kulkę. Teraz losuję drugą kulkę bez zwracania. Czyli albo mi się trafi biała, albo czarna. A tutaj znowu albo biała, albo czarna. Teraz, jaka jest szansa na białą, skoro już jedna u góry poszła biała? No 7 na 13. A czarnych stan się nie zmienił, czyli jest 6 na 13. Teraz tutaj jestem, wylosowałam już kulkę czarną. No to białych się nie zmienił stan, czyli 8, tym razem na 13. A czarne, wylosowałam jedną czarną, więc mam już teraz 5, oczywiście na 13. No to patrzymy sobie, na czym polegało moje zdarzenie A. Moje zdarzenie A polegało na tym, żeby za drugim razem była czarna. Czyli patrzymy, za drugim razem, pamiętaj, to jest pierwszy raz, a to jest drugi raz, żebyś tutaj dobrze rozumiał. To jest drugi raz, czyli mnie interesuje tam, gdzie za drugim razem czarna. No to patrzę sobie, za drugim razem to tu czarna i tutaj czarna. No i liczę prawdopodobieństwo tego mojego zdarzenia A. Z góry na to. 8 czternastych razy 6 trzynastych. Dodać. Teraz tutaj kółko czerwone. 6 czternastych razy 5 trzynastych. Czyli 8 czternastych razy 6 trzynastych. Dodać 6 czternastych razy 5 trzynastych. No i teraz myślimy sobie, skrócimy sobie, możemy, ale słuchaj, skracaj pod warunkiem wtedy, kiedy tutaj tak samo skrócisz jak tutaj. Czyli na przykład przez 2 tutaj będzie 3, tu będzie 7 i tutaj też przez 2 będzie 3, będzie 7. Jeżeli nawet by się dało więcej skrócić w jednym ułamku, a w drugim nie, to lepiej nie skracaj. No to mnożę 8 razy 3, 24 podzielone przez 7 razy 13, no to mamy 7 razy 10, 70 i 7 razy 3, 21, czyli mamy 91. Dodać i teraz tutaj mamy 3 razy 5, 15, a tu już mianownik jest oczywiście taki sam, jak był wcześniej. No i teraz dodajemy, czyli mamy 39
91. No niestety zostawimy sobie może w takiej tutaj postaci, chociaż jakbyśmy zauważyli, ja to co prawda podkreśliłam, ale jakbyśmy zauważyli, to zarówno liczba 39, jak i liczba 91 skrócą się przez 13, więc może skróćmy. Tutaj przez 13 jest 7, a tu przez 13 jest 3, czyli mamy piękny wynik 3/7. No ten wynik będzie lepszy, bo skrócony maksymalnie. Na maturze często się tak zdarza, że na końcu proszą Cię, abyś wynik w prawdopodobieństwie podał w postaci ułamka nieskracalnego. Czyli no 39/90 pierwszych mógłbyś stracić punkta na maturze, dlatego że mamy wynik całkowicie skrócić, podać w postaci ułamka nieskracalnego, a 3/7 już jest absolutnie ułamkiem nieskracalnym. Zadanie numer 5. Na loterii fantowej jest 30 losów, w tym 20 wygrywających. Losujemy kolejno 2 losy. Oblicz prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden jest wygrywający. No i znowu zadanie 5. Rysujemy pudełko. Tak, bo mamy 30 losów, ale w tym 20 wygrywa. Ale 30 jest losów, to pomyśl, ile będzie przegrywało. No, dużo wygrywa, prawda? 2/20. No to 10 przegrywa. I teraz losujemy. Losujemy 2 losy. I mamy policzyć prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden wygrywa. No tak napiszę. W skrócie, co najmniej jeden wygrywa. Czy jest powiedziane w zadaniu, że losujemy bez wracania? No, niby nie ma powiedziane, ale masz to rozumieć oczywiście, że mamy tutaj na myśli tak, że losuję jeden los, nie wrzucam go z powrotem. No przecież byłeś na pewno kiedyś na loterii jakiejkolwiek, tak? No to wiadomo, że jak już wylosujesz, to z powrotem nie wrzucasz. Więc w takich sytuacjach oczywistych z życia codziennego nie muszą tego tłumaczyć na maturze, bo ty to masz rozumieć, tak? Dobrze, no to oczywiście robimy drzewko. I teraz wkładamy rękę do tej naszej urny z losami i teraz może mi albo los wygrać, albo może los przegrać. No to jest jaka szansa na wygraną? No dość duża. 20/30. A na przegraną? 10/30. No to co? Wylosowałam już jeden los, no to będę losowała drugi, bo tak mi kazali. 2 losy. No to znowu mogę albo wygrać, albo przegrać. Albo wygrać, albo przegrać. No to teraz jaka jest szansa na wygranie? No było ich 20, zostało 19. Na 29, tak? Natomiast tutaj już wylosowałam jednego wygrywającego, no to przegrywające zostały 10/29. Teraz w tej sytuacji ja wylosowałam już przegrywającego losa, czyli wygrywających zostało 20/29, no a przegrywających mi było 1, czyli 9/29. Mam nadzieję, że robiąc właśnie z Tobą zadanie już numer 5, to ta budowa tego drzewka, to rozpisywanie tych prawdopodobieństw na gałęziach jest dla Ciebie już po prostu takie bardziej zrozumiałe. Jeżeli nie, to musisz jeszcze raz sobie powtórzyć zadania, bo chciałabym, żebyś to dobrze rozumiał. Dobrze, no to teraz dalej. Co najmniej jeden los wygrywa. No to patrzymy, jesteśmy w tej sytuacji. Ile nam losów wygrało? 2. No to zgadza się, ma co najmniej jeden wygrać. No to jesteśmy w tej sytuacji. Co tu się stało? Wygrywa, przegrywa. Zgadza się, jeden wygrał. Jesteśmy w tej sytuacji. Co tu się stało? Przegrywa, wygrywa. Zgadza się, jeden wygrał. Jesteśmy w tej sytuacji. Nie bardzo. 2 przegrały, a ma co najmniej jeden wygrać. No i znowu widzisz, będziemy liczyć prawdopodobieństwo. Ja oczywiście pokażę Ci, że możesz sobie policzyć pierwszym sposobem. Równa się i wszystko wymnażamy. Idziemy z góry. 20/30 × 19/29. Skaczę na kolejną tutaj, z tej gałęzi skaczę na tą teraz i z góry. 20/30 × 10/29. Dobrze, teraz skaczę tutaj na tą gałęź, czyli dodać 10/30 × 20/29. I oczywiście tym sposobem byś sobie to wszystko powyliczał, byłoby ok. Ale ja Ci zaproponuję drugi sposób, bo ja lubię te szybkie sposoby. No więc drugi sposób będzie polegał na tym, że zastanowimy się, co będzie w tym zadaniu zdarzeniem przeciwnym do A. Otóż popatrz. Tu mam 3 kółka czerwone, tylko jedno nie jest czerwone.
No to co to będzie zdarzenie przeciwne? To będzie wylosowanie dwóch losów przegrywających. Dwa losy przegrywające. Dwa losy przegrywające. No to popatrz, jak prosto będzie mi teraz policzyć P od A prim. Wystarczy, jak pomnożę 10 trzydziestych przez 9 dwudziestych dziewiątych. No i to się równa, pasuje mi to poskracać, nie? Żeby mi się fajnie to mnożyło szybko. No to tak, 0 z 0 i trójeczkę skrócę z dziewiątką, to będzie 3. Czyli tutaj ostatecznie mam 1, czyli mam wynik 3/29. Ale znowu to nie jest wynik ostateczny. Muszę jeszcze zastosować wzór, w którym jest prawdopodobieństwo zdarzenia A i prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do A. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A równa się 1 minus to, co mi właśnie wyszło, czyli 3/29. Korzystam z własności prawdopodobieństwa. No i tu mam 29/29 minus 3/29, czyli jak odejmę 26/29. I to jest wynik końcowy. Gdybyśmy sobie to wymnożyli, będzie identycznie taki sam wynik będzie, dlatego możesz spróbować. Jeżeli czujesz, że po tej lekcji jesteś zaciekawiony tą metodą drzewka, to zapraszam Cię na kolejne spotkanie z metodą drzewka. Natomiast jeżeli uważasz, że ta metoda nie jest dla Ciebie, nic się nie dzieje. Wiesz przecież, że masz metodę klasyczną. Więc możesz metodą klasyczną obliczać prawdopodobieństwa. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie w takim wypadku, jeżeli masz ochotę zgłębiać dalej tą metodę drzewka i ćwiczyć ją.